kiedy jego partnerka Gabriela Mierzwiak pojawili się na premierze filmu Miasto. Zaczęły pojawiać się spekulacje o tym, że spodziewają się dziecka. Aktor jednak nie chciał ujawniać szczegółów dotyczących terminu porodu jego ukochanej. Teraz dzieci aktora są już na świecie, czym szczęśliwy, tata wrzucić na Instagram zdjęcie z bliźniakami. Bartłomiej Topa w opisie pod fotografią napisał: tak, dzielę się z wami naszym szczęściem. Dziękuję, Gabrynu, od serca za miłość i wszystko co w niej zawarte. Dobrze, że jesteś. Naszym już obecnym dzieciom dziękujemy za radość w oczekiwaniu. I przede wszystkim zaangażowanym lekarzom, położnym, doradcom, pielęgniarkom i salowym ze szpitala specjalistycznego im. Świętej Rodziny przy ulica Madalińskiego w Warszawie, za ich skupienie, trud, pomoc i dobre słowo, dodał, przy okazji dziękując personelowi szpitala. Bartłomiej Topa utrzymuje szczegóły życia prywatnego z dala od błysków fleszy. W 2019 roku w obszernym wywiadzie zapowiedział o swym życiu uczuciowym, podczas programu ujawnił, że znów jest zakochany i opowiedział, jak poznał Gabrielę Mierzwiak, panią adwokat pracującą w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich. Aktor w wywiadzie telewizyjnym przyznał, poznaliśmy się w szuwarach. To było wyjątkowe, Gabriela Mierzwiak ma już dwie adoptowane córki. W podcaście Justyny Nagłowskiej-Szyc matka też człowiek opowiedziała o swojej bezpłodności. Znała, miałam nieregularne cykle i gdzieś tam przewijało się stwierdzenie, że może być problem. Kropka, czułam się gorsza. Był moment, że nie mogłam patrzeć na kobiety w ciąży, na małe dzieci. Chodziłam po sklepach i wybierałam ubranka. Thank you.